Cześć, siemano, witajcie z tej strony Mister Adam 15. Witam serdecznie, oczywiście na Od Zera do Farmera. Jest ze mną Bronuś. Siemano. I Boluś. Witam, witam. I można tak powiedzieć, wrzesień ciąg dalszy, ale po pięknych zabawach z kiszonką czas na troszeczkę normalnej roboty w polu. Jak widzicie, New Holland i piękny Massey czekają na akcję z pługiem, a Boluś będzie wędrował bardzo mocno na pole. Nasze cudowne, bo jak sami dobrze wiecie, na dziewiątkę, umówmy się, że na pole numer 9 odpalimy sobie kogucika, a nie odpaliłem sobie tego kogucika za mną, ale już dobra, mniejsza z tym, nie będę teraz już kombinował. Lecimy poorać tam, bo wielka chęć mnie zabrała, żeby po kukurydzy wskoczyć na to największe pole z orką, żeby się naprawdę tak rozpędzić i to fest, jeżeli chodzi o te sprawy. Poczekajcie, tylko tutaj ładnie się złamiemy, żebyśmy tutaj nie zahaczyli niczego. I lecimy sobie na dwa pługi, potem będzie kolejna zabawa, którą nie udało się zrobić w poprzednim odcinku. Kto jeszcze nie był, serdecznie zapraszam. Chociaż jeszcze nie wiem, kto był, bo ten odcinek jeszcze nie został wydany. Bo tak to jest, powiem wam szczerze, jak na poniedziałek, to naprawdę żeśmy dali czad w poprzednim tygodniu, że nagraliśmy już na poniedziałek i w poniedziałek nagrywamy na wtorek. To jest naprawdę rzadkość, a myślę, że takie coś jak się zdarza, to naprawdę no raz na parę miesięcy. No i ten dzień dzisiaj taki piękny nastał, dlatego... Jeżeli możemy, to skorzystajmy z tej okazji, ale najpierw przepuśćmy tam panią, niech pani sobie przejdzie i lecimy podziałać. Nie bawiłem się z kiszonką na tamtym polu, więc też mi to tak od razu podeszło, żeby idealnie będę mógł wykorzystać i coś na tym pięknym, dużym polu porobić. Najpierw kusiło mnie, żeby zrobić tam talerzówkę, ale jeszcze bardziej mnie kusiła orka od samego początku i wyszła orka. Powód jest prosty, fajnie by było tam nawieść, tym bardziej, że gadaliśmy o tym, że tutaj robimy siewy zboża, więc idealnie, żeby to nawieść i najlepiej zaorać, bo byśmy po prostu, znaczy inaczej, Boluś by się nie wyrabiał z gnojowicą, jeżeli chodzi o to i tak to... Mówię, lepiej przemyślałem, że chyba zaczniemy na spokojnie z orką, bo orką my ogarniemy we dwoje, tyle co tam Boluś na spokojnie z gnojowicą, jedną beczką. Dodajmy, że mamy jedną beczkę tylko, bo tą drugą jeszcze nie kupiliśmy, no i zarazem nie mamy też pieniędzy na to, żeby ją kupić, więc mówię, nie ma co kombinować, dzisiejsze pieniądze i tak wydamy, zostanie nam, nie wiem, może z 3000 na koncie albo z 2 i będzie idealnie. Widzę, że dotąd jest gdzieś tak gnojowica, tu poprzeczniak może być duży, więc możemy lecieć sobie na spokojnie, tylko teraz tak. Ustawmy sobie GPS-a, jakoś tak rozsądnie, nie wiem jak tutaj być powinno, ale coś takiego. I chyba powinno być git. To jest prosta miec, jak dobrze pamiętam. Tak, tak, dlatego to pojechałem od tej strony lać. U mnie to z prędkością chyba jest nie tak, kurwa, bo wyrwał od razu 20 na godzinę. Wiesz co, ja nie wiem jak jest u mnie, ale ustawiłem sobie 12 i niechaj sobie tak jedzie, bo tutaj nie ma też żadnych kombinacji, więc może też pewnie być, bo wiele razy gdzieś tam używamy po prostu, żeby o wiele szybciej jeździć właśnie tego modu, więc pod tym względem nie ma się co dziwić. Boluś, ty masz, to widziałeś tam ciężaróweczkę, więc... Ładne, chyba fajerwerkami strzelają. U mnie to po prostu wszystkim strzelają, co tylko można, od piłowania, ucinania nie wiadomo czego, a co najlepsze, ja nie wiem jak to działa, okna są pozamykane, bo się nauczyłem, że zamykam okna na odcinek właśnie z tego powodu, że nie wiadomo co się wydarzy na odcinku. Wiele razy już tak było, że było cicho, 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 a w połowie odcinka wjechały wszystkie bulbozaury, jakie tylko mogły wjechać. Dzisiaj akcja dentysta bardziej to tak brzmi troszeczkę za oknem, więc tym bardziej to tak może rozchodzić się echem i tego po prostu się nie uda ogarnąć, ale mniejsza z tym. Wracając do tej ciężarówki, bo Luś, ty jak napełnić, bo tam ona jest chyba na jedną beczkę, jak dobrze pamiętam, więc będziesz mógł sobie puścić, najlepiej chyba moim zdaniem wykorzystać sobie pracownika, żeby on jechał na gospę i żeby ją po prostu zatankował, wrócił do ciebie i będzie idealnie. Z jednej strony na początku tak ustawiłem tego case'a na środku, bo myślałem, że fajnie by było, tak teraz myślę, co nie, zacząć orać od środka. Możesz jechać, Bronuś, pierwszy. Dziękuję. I rozorać się na dwie strony. Ale z drugiej strony tak sobie teraz myślę, że później będzie to lepsze chyba nawet dla pracownika, bo tak czy siak pewnie nie pooramy dzisiaj wszystkiego, chociaż ciekawi mnie, ile uda nam się tutaj poorać, bo liczę, że no najlepiej by było z pół odcinka na spokojnie tutaj spędzić i ogarnąć. O, tutaj jest więcej też ustawione, więc ja sobie ustawię to 12, tak być powinno, chociaż najlepiej by było znowu skorzystać z GPS-a i jechać równiutko, tak jak być powinno. Panowie, czy
Pszenicę siejemy tylko na dziewiątce. Ja myślę, że chyba takie jedno duże pole starczy pszenichy. My tak, musimy teraz pomyśleć starczy, jeszcze, starczy. Gdzie jęczmienie zasiać, nie? Jęczmienia też bym nie szalał jakoś mega dużo. Bo jakbyśmy te nowe uprawy dodali, może w sensie ten tą sorgo, czy tam jeszcze jakbyśmy chcieli ten owiec, w zależności co będzie potrzeba. Czy no to... siejemy wtedy na przykład jęczmień na 72? Gdzie to jest? To tam to piękne, duże po rzepaku. A, no spoko. Pasuje. Bo myślę, żeby tam dzisiaj wskoczyć właśnie z talerzówką, więc już byśmy jakieś pole mieli też pod to przygotowane. No, bo... Tak. No. Tak, dlatego też chcę tam jechać, żeby już coś tam działać. No i git. No to tu mamy pszenicę, tam mamy... no nie wiem jak z 82, bo zawsze sialiśmy na 72, 82 to samo, więc można z drugiej strony jęczmień i tu dać. Ja bym dał tam, bo tam i tak warzywek tak, nie dam, bo to pole nie jest jakieś proste, więc możemy dać dwa jęczmienie, jedną pszenicę i będą dwa rzepaki, więc żniw i tak będzie sporo. Proszę trąbić. Nie, no myślę, że to będzie też, patrząc, idealne pole. Czy uda mi się tutaj tak wykręcić się? Śmiało, rób duży skrajnie. Powinno się udać. O. Nie, no tak jak właśnie mówiłem, że rozlewanie gnojowicy jednym zestawem będzie idealne właśnie tutaj, żeby Boluś sobie to ogarnął, a my wtedy sobie pooramy, bo no... Talerzówka tu wchodziła w grę najbardziej, no bo jednak dzisiaj ten nowy nabytek fajnie wleciał, ale to jest razem 12 metrów. Jeżeli chodzi o akcję związaną z talerzowaniem tego pola, no nie byłoby to po prostu sensu, bo my byśmy, znaczy inaczej, bo już by się po prostu nie wyrabiał, a chcielibyśmy, żeby tu też było jako tako rozlane, nawiezione, bo to jest podstawą. Później prawdopodobnie jak zrobimy tutaj orkę, najlepiej by było wrzucić wapienko na to pole, tak, no i zasieć to, tak? I wtedy no najlepiej by to pasowało, czy tam nawet to uprawiać, chociaż nie wiem, czy jest sens, zobaczymy. To już tam wtedy wyjdzie w praniu w najbliższych odcinkach, bo jednak jest sporo roboty. Nawet na tym wrześniu mamy dość dużo roboty, bo musimy pozasiewać pszenicę i jęczmień, tak czy nie? Czekajcie, jak to jest. Tak. Znaczy, nawet lepiej, ja bym teraz chciał, bo w tym przynajmniej będziemy mieli w końcu pszenicę na lipcu, na sierpniu. Czyli ogólnie zostaniemy po prostu na wrześniu do końca, żeby zasiać pszenicę i jęczmień na tych polach i dopiero później przerzućmy się na październik, tak? Więc myślę, że jeszcze te trzy odcinki, które teraz będą, na luzie będziemy na wrześniu, tak mi się zdaje, bo Boluś wątpię, że wyrobi się ze wszystkim, żeby to ogarnąć, więc w te trzy cudowne odcinki powinniśmy ogarnąć. Myślę, że na moim już kolejnym odcinku chyba będzie październik, ale to się, jak to się mówi, wyjdzie w praniu, nie ma co po prostu tutaj gdybać, kombinować. Jak na razie fajnie nam to idzie, podoba mi się ta orka, bo naprawdę nasze zestawy, no od kiedy mamy New Hollanda, no to ja się zakochałem po prostu, jeżeli chodzi o ten zestaw do orki. Idealnie mi tutaj pasuje to. Dlatego od razu pierwsze co mówię, no Niucho musi tutaj wlecieć do pula. Macie ustawione beczkę, że pobiera sobie ten gnojówek, czy nie? No tak, ale ja pojechałem, czy... więc obojętne mi to jest. Tak czy siak ona była ustawiona, ale tak jak Boluś powiedział, właśnie wraca. No i lepiej i tak brać, żeby było jak najwięcej stąd, bo myślę, że on tam... No wiesz, ale na ten czas co Bolek jedzie, tak, to... No. Znaczy nie, no tam było. Wiesz co, tak mi się zdaje, że ona była ustawiona, ale zaraz ci powiem to, bo tutaj się ustawiało pracowników. Tak, uzupełnianie gnojówki, jest, daily start, więc to wszystko jest ustawione. Ciekawe właśnie, czy pobiera, możesz Boluś nawet sprawdzić, czy wszystko działa. Nie, czyli pobiera z obory, więc git. Tak, czyli nic nie znikło. Teraz mam tak naprawdę dwa zbiorniki mam do wykorzystania. Teraz tak sobie myślę, że fajnie by było do tych naszych beczek kupić te talerzówki do tyłu, bo nawet jak my byśmy robili, bo i tak talerzujemy, słuchajcie, wszystko, żeby nam chwasty nie wychodziły, nie? To zajebiście było jechać beczką i talerzówką z tyłu czasami, żeby już też niektóre pola były nawiezione, nie? No już mieliśmy tak zrobić, tak, no dwie roboty na raz. Ale czy zastanawiałem się, czy tamta niebieska, ta euromilka miała z tyłu... Zaczepy. Już ci mówię. No, ciekawe. Bo ja nie pamiętam, ale wydaje mi się, że chyba i obo. No powinna z drugiej strony, chyba każda beczka taka ma. Że to są te same beczki niby, że po prostu jest inna tekstura, ale... Tak, już nawet nie sprawdzałem, ale no... Z drugiej strony nie powinna być, no bo to tak... Chyba trochę inaczej wygląda. Ma, normalnie można zakupić. No, ale też mi się tak zdawało, że... No kurde, taka akcja na dwie beczki i od razu ten talerzowanie to było coś pięknego. No, najlepiej by było już teraz właśnie brać się, bo niekiedy właśnie rozlewamy. Tak czy siak, wiadomo, że o wiele szerzej wtedy rozlewam i ta robota idzie, ale wtedy tak czy siak musimy tam wjechać talerzówką, wiesz, więc jak wpadamy dwie roboty naraz. Jak po gnojowicy czy coś, to spoko, ale jak talerzujemy, wiesz, pod wiosenne zboża, czy tam pod warzywka, czy cokolwiek, jak to ma leżeć przez całą zimę, no to niech to leży już rozlane gnojowicą i zatalerzowane, nie? Dokładnie, dwie roboty naraz robimy. Wtedy tylko na wiosnę wpadasz siewnikiem, czy tam z sadzarką i masz robotę z głowy. No, nie, no tutaj... Tym bardziej, że idziemy cały czas do przodu, więc myślę, że trzeba pokombinować, chociaż
Sami dobrze wiecie, że no dużo straciliśmy właśnie przez biogazownię, ale liczę, że to się będzie powoli nam zwracać. Dzisiaj wyjdziemy wręcz, by powiedzieć, na takie równe zero, bo jeszcze, jak dobrze pamiętam, to nie możemy już ani grosza zapożyczyć się. 720 tysięcy mamy kredytu, więc to jest naprawdę sporo. Ale patrząc na to, ile zarabiamy, to na spokojnie będzie nas stać. Myślę, że już na samym październiku będziemy mieli już stówę do przodu, więc tak czy siak będziemy powoli wychodzić i te nowe maszyny kupować. Na pewno ta beczka, to jest taka podstawa też, że tą drugą beczkę musimy i myślę, że nawet moglibyśmy wtedy razem z tymi beczkami już dorzucić te talerzówki, żeby był już taki pełny komplet, mieć dwie beczki razem z talerzówkami i by to pasowało idealnie, więc to też jest taka rzecz, która też nam zabierze, myślę, że na spokojnie ponad 100 tysięcy, bo beczka z talerzówką na luzie będzie kosztować z jakieś 70-80 tysięcy, plus jeszcze talerzówkę do naszej, no tak coś czuję, że będzie ponad setkę jak nic, chociaż nie jestem jakimś tam znawcą tych cen, więc tak tylko strzelam, ale chyba coś czuję, że dobrze strzeliłem, tak czy siak. Najważniejsze, że wiem, ile dam dzisiaj za talerzówkę i wiem, że starczy mi pieniążków. To jest taka podstawa, ale to już chyba było ustawione na poprzedni odcinek, więc tak czy siak wręcz prawie, że byłem pewny, że to się wszystko uda. Ale że mieliśmy tyle roboty z kiszonką, która naprawdę zabrała nam tyle czasu, że no aż dziwne z jednej strony, bo naprawdę nie przyzwyczailiśmy na tej serii, można tak powiedzieć, na tej mapie, a może tak bardziej mógłbym to powiedzieć, na taką ogromną kiszonkę i bardzo wam się to spodobało, na pewno chcecie o wiele więcej i już sobie tak postanowiliśmy w poprzednich odcinkach, że będziemy tej kukurydzy siać naprawdę bardzo dużo. No i panowie, też podstawą jest to, no, że trzeba robić gdzieś tą rozpiskę jako tako, żeby wiedzieć, no już wiemy, gdzie będzie pszenica, już wiemy, gdzie będą jęczmienie, bo to jest też naprawdę na ogromny plus. W sumie na ten moment to jest najważniejsze, tak, że to wiemy, gdzie tak, to tak, będzie. Tak, tak, no. No i później tak bardziej, no tylko teraz najważniejszą rzeczą są kukurydze, bo całą resztę jakoś tam dorzucimy, no warzywka też. Nie mamy jak teraz dysponować, bo kukurydzę możemy dać po warzywkach i to jakby tych pól trochę jest, nie? Nie wiem, na przykład ja myślałem, że najlepiej by było na 88 też zrobić kukurydzę. To też będzie ogromne pole, to będą ponad 3 hektary, jakbyśmy kupili. Mamy teraz pole, które leży już odłogiem od sierpnia, to jest pole po ziemniakach, nie? I tam też można by było jeszcze coś zasiać. Albo można to zostawić, to po ziemniakach można zostawić. Tam na przykład można dać 4 kukurydze, nie? No, powiem ci, że to też będzie takie fajne pole do kukurydzy, tak sobie teraz myślę. Tak jak muszę teraz sprawdzić, jak drogi idą, ale ta polna droga tu będzie idealnie pasować na biogazownię, żeby dylać, więc myślę, że to będzie całkiem spoko pomysł, ale zaraz jeszcze sobie lukniemy, jak to wszystko będzie wyglądać. Tak czy siak. Najlepsza akcja, jeżeli chodzi o orkę, to, że... Fajne jest to, że możemy, chłopaki, dać całą lewą stronę też pod kukurydzę. No, mamy pole 26, 27, 19, 20, 1, 2. To są już 3 pole, które możemy dać kukurydzą, nie? 26, 20, a tu! I wtedy do tego możemy dołączyć jeszcze pole 46, tutaj nad gospą. I mamy 4 pola kukurydzy i jest zajebiście. No, tylko nawet też ja trzeba obliczyć. Ja bym dał nawet 5 pól, bo to nie są takie jakieś super duże, no właśnie, pola, no. Więc jeszcze. No bo tak teraz. O, wiem, które pole możemy jeszcze dokoptować. Tam nie było dawno kukurydzy na kiszonkę. Po starej gospie 33-34 i to jest 5 pól wtedy już, nie? Pod kukurydzę. Tu masz 2 hektary, tu masz, no niech będzie 3 z groszami. 4-5 hektarów. Kurde, wiecie, gdzie by oddała 88, jakbyśmy naprawdę to wzięli, to już by. No byłoby chłopaki, sporo. 10 wiecie, hektarów wiecie, by było. Wiecie, gdzie by oddała kukurydza? Po pierwszej gospie na tym polu. A, to była zajebista akcja kukurydza, nie? Tam będzie teraz łączone po tym sezonie, nie? Znaczy, no tak, bo tam będzie, czyli w następnym sezonie teraz, po prostu, teraz tak? Teraz kosimy i jeszcze musimy coś zasiać tam, bo tam jest rzepak obok, więc to nie będzie tak szybko łączone. Tak. Dopiero dobra. W kolejnym jakby będzie łączone, nie? Czyli, ale inaczej, no najlepiej by było na tym polu, tak jak Bronek mówi, zrobić kukurydzę na kolejny sezon. I wtedy dopiero połączyć, tak? Tak na kolejny. No teraz po soi, skosimy no, soję no, i zasiać no. Czyli na kolejny sezon, no. No bo tak. To już będzie jakby kolejny sezon, no. Więc tutaj tak, tutaj masz rację i na wtedy plus, możemy sobie odpuścić, i wtedy, nie wiem, tak, no i pole na przykład 46 możemy odpuścić i tam dać, nie wiem, owys albo coś, ten deseń, ja. No i wtedy... A wtedy zostają po nam kukurydzy pola, połączyć tak, to pole i będzie gitara. Zostają nam pola pod warzywka na dole, po słoneczniku jest duże pole, 56, będzie pod warzywka na pewno. No, 56 zostanie. Bardziej mi martwi to, że 15 też możemy zarzucić.
Bardziej mnie martwi, że zostaje pole po jęczmieniu, te 72-73 to wielkie, co będzie marchewka i nie wiem, czy to całe damy marchewką, raczej nie, bo to będzie ciężko wykopać, ale to w sumie nawet możemy pół pola zasiać marchewki, jo? Tak, tak, to jak kiedyś robiliśmy przecież, chyba w pierwszym sezonie, tak? To fajnie, że mamy pieniądze na kombajn jakiś. Do czego? Do marchewek, do zbioru warzyw. Mordo, marchewka będzie dopiero na listopadzie. No, jedynie, znaczy ogólnie warzywa już możemy zbierać. A buraki i wszystko? To już możemy zbierać. Na październiku. Możemy, ale nie musimy. Tak, no, nie, ale musimy, nie musimy. Ale... Możemy, dlatego no mówię, tak czy siak podstawą jest, jak przewiniemy, no to zarobek na październik taki porządny. No ale myślę, że 100 tysięcy będzie, więc... No jak ten metan jeszcze tam ogarniemy, żeby tam wszystko działało, żeby to się sprzedawało. No tak, to no, biogazownia to podstawa teraz, żeby jak podczas przewijania, żebyśmy zarabiali. No tam trzeba coś jeszcze niby zrobić, ludzie pisali, że jeszcze czegoś nie mamy. No, no to trzeba dostawić coś, czego brakuje. I... Coś trzeba dostawić jeszcze, czy co? Tak, od metanu chyba, sprzedaży metanu nie ma, czy czegoś tam. Tak, no bo jak tam... Nie wiem, co klikłem, ale mniejsza z tym. Adam składa puch. A nie, nie składam. Boże, to pierwszy raz udało mi się zrobić coś takiego, że klikłem dwa przyciski naraz i przekręciło mi i podniosło naraz. Pięknie. Żyć nie umierać. Aż dziwnie to tak trochę wyglądało właśnie jak składanie. To też się trochę bałem, że nie to klikłem. No tak, no na pewno trzeba z biogazownią wszystko posprawdzać, żeby podostawiać nawet jak czegoś będzie brakować, no bo tak jak sami patrzyliśmy w poprzednich odcinkach, no jest tego od groma tam. Więc tak czy siak, no jeżeli to wszystko ma się sprzedawać, no i to też ma się sprzedawać z taką kwotą, żeby to nie było nie wiadomo ile, ale też żebyśmy fajnie zarabiali i żeby nam się to zwracało, no bo też o to tutaj chodziło, stawiając tą biogazownię, więc na spokojnie, na pewno trzeba to ogarnąć, poprzewijać na sucho, jak to się mówi, i zobaczyć, ile będziemy zarabiać, no bo teraz tam, jak pamiętam, to były jakieś małe problemy, tak, do tych pieniędzy za dużo nam nie wpadało, więc poklikamy, posprawdzamy. No tak czy siak, no jeszcze zanim sfermentuje, to my i tak nie dostaniemy, dopiero zaczniemy dostać w grudniu pieniądze z kiszonki. No tak, 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 tak. No ale wiesz, no ale tak czy siak samo przewijanie, czyli krowy i tak dalej, i firmy dają nam około setki miesięcznie, więc myślę, że powoli, powoli, nawet na ten listopad, tak jak Bronek mówił, jakiś kombajn wleci, no może, że będzie problem, ale no, to najgorsze jest to, że nawet nie możemy zakredytu. Sprzedamy do zboża dwa kombajny i kupimy Rostela na żniwa, następne będą pieniądze, a te wykorzystamy na kombajny do warzyw. No, no, spoko. I tyle. Tylko najważniejsze, żeby słonecznik, a nie, słonecznik możemy lekcjonem też opierdzielić przecież. No pierdzielimy, tak. Nie lekcjonem, tylko pionem, przepraszam. No, można tak, jak najbardziej. Ej, to nie jest głupie, kurde, pieniądze z kombajnów by były trochę, bo na pewno byśmy za nie zarobili. A możesz luknąć, jakby to wyglądało? Tak na szybko, czeka, już ci tak mówię, powiedzieć. Ile byśmy dostali za kombajny. Bo to za kombajny mamy 160-170 tysięcy za dwa. O, za obydwa. Tak, bez headerów i bez wózków. Tylko wtedy no trzeba przykupić przystawkę do oleja. 200 tysięcy gdzieś byśmy mieli w razie. No. Ponad, bo przecież ponad, przystawki ponad, te do kukurydzy jakby sprzedał, to one tam... No tak czy siak może być, nawet teraz jest na szybko, czy nawet jakieś 250 tysięcy powinniśmy dostać, tak jakbyśmy to normalnie sprzedawali w sklepie. No, czyli mamy te 200 tysięcy, nawet 300 bym powiedział, tak? Z przewijaniem mamy ponad 300 tysięcy, więc no, trzeba takie coś pokombinać, to jest fajny pomysł, żeby właśnie trochę tego zastrzyku gotówki sobie tutaj na nasze gospodarstwo zapodać. My dojedziemy do końca, Bronuś, i chyba zrobimy taką wymiankę. Ty polecisz na beczkę tutaj, żeby dokończyć tą gnojowicę, bo nie wiem, ile ci zostało tutaj, Boluś? Ostatni. Ostatni przejazd? Tak, a nie, już nawet nie. Aha. Już mam koniec. No to tak szczerze, Bronuś, możesz zostać tutaj i orać z pracownikiem. A powiedz mi, a jak ty miałeś bolek azot ustawiony? Stuwa. No, takie dziwne pasy na tym polu się porobiły, jak na mapce patrzę. Czekaj, Bronuś, ja puszczę tutaj pracownika, on niech sobie już jedzie. I robi, a czemu? Ja nawet nie widzę pasów. Nie, no 70. O, dziwnie ty, no. Ja mam stuwę ustawioną, tu jest 170, 130, 140, 90. 8, ale strasznie, masz, zobacz, jakaś. 65. Dobra, wiem czemu, no ja dałem stówę, a tu przecież jest kilka pól w poprzek było i każdy miał inny azot. No ale mordo, i czemu? Tak, na niektórych przejazdach masz... Ale na niektórych przejazdach nawet nie masz setki, co nie? No nie, no weź sobie wsiąść, nie, ja mam stówę ustawioną. Ale beka, dobra, przed chwilą biegłem i było po 60, 70, teraz jest 100 ileś jest, co nie? Nie, no jest to stówę ustawiona, beczka. Ale tutaj jest na przykład 70, co nie? Ale beczka jest ustawiona na stół. No, więc to jest dziwne, czemu jest na przykład 70 w jednym miejscu, 90 jak... Dobra, ciula, ale to się potem nadrobi siewnikiem.
No dziwna raczej sprawa. Raczej rozsiewaczem, sorry. No dobra, ty Boluś, jeżeli masz ogarnięte, to leć ze mną na akcję talerzowanie. Bronuś sobie tutaj pogarnij sobie orkę z pracownikiem, żeby tu było ładnie zaorane, jak najwięcej się da. Ja teraz tepam się do pojazdu typu Fend i jesteśmy na pięknym sklepie, na naszym Barlexie i zakupimy talerzóweczkę. 12 metrów w końcu będziemy mogli talerzować na dwie talerzówki, tylko teraz znajdźmy pięknego Özdokena. Özdoken chyba tak to się powinno czytać, tak mi się zdaje. Na jakich kółeczkach sobie tutaj weźmiemy? Może moje cudowne BKT. Jezus Maria. Dawno BKT nie robię. A, możemy sobie pozmieniać, czy to jest od Zerat. I ja sobie wezmę na BKT. Niechaj będzie, zawsze gdzieś tam jakieś tam serduszku, coś jest z tej firmy. Jezus, się wystraszyłem, że hej. Z jednej strony, bo Boluś, możesz lecieć już powoli na 72. Ja już tylko podpinam i też cisnę do ciebie. Z drugiej strony, tak teraz myślę. To jest 80? To jest koło pierwszej gospy. To cudowne po rzepaku, to ogromne. 72, dobra. No. Tam jest wszystko ogarnięte, więc jest idealnie, żeby to zrobić. Jak tak teraz patrzę, to ta talerzówka kolorystycznie chyba najbliżej do Maseja. Tak mi się zdaje, że chyba Case by nie pasował tak czy siak, ale Fendzik tutaj zrobi największą robotę. Polecę sobie tędy, bo Boluś poleciał tędy, chociaż myślałem bardziej, że on poleci w tamtą stronę, w prawo. No ale z drugiej strony, czemu by nie? Można przelecieć tutaj. Najważniejsze są te piękne pola, te piękne ścierniska po kukurydzy. Tak żeśmy je wyjeździli, że no naprawdę wyglądają przecudownie, ale jeszcze bardziej to wygląda ten Fendt, który zapierdziela 67 na godzinę i coś czuję, że Grand Prix w dogonienie Bolka chyba na luzie powinienem wygrać, bo w takim tempie to jest niesamowite. Hit. Ale dobra, ucieczka spod grobu Bożego. Ja tak szybko nie wejdę, bo jakbym wszedł 70 na godzinę ten zakręt, to myślę, że już by było po mnie. O kurwa, opryski. Dobra, muszę pamiętać. Tak, też są opryski do zrobienia, dlatego... No jest dużo, tak mówię, no na wrześniu jest bardzo dużo roboty, bo oprócz siewów to są też opryski. Ja wziąłem tak szczerze typowo akcji po kukurydzy. Dlatego też najbardziej mnie to interesowało, żeby bawić się z tą orką, bo też trochę dawno tego nie było. Czyli tu po co tu obrabiamy? Pod jęczmionkę. Tu pod jęczmionkę sobie obrabiamy, potalerzujemy mogliśmy sobie. Mogliśmy zgruberować sobie to. Mogliśmy, ale pytanie ze 100 punktów. Czy tu potrzebne jest wapno? Jest dobrze, więc chyba nie, ale możemy też tutaj, tak szczerze, to różnicy to... Nie zrobi. No wiesz, talerzować zawsze te pola, które gdzieś tam będą musiały zostać na dłużej, a te jak będą tu terasiane, zawsze lepsza tekstura by była do siebie, ale ciulta. Sens patrzeć teraz na teksturę, jak mamy takie maszyny, możemy na luzie sobie wiesz, wlecieć i nawet zasiać typowo po talerzówce i prawicie nic nam się nie stanie. Zobaczymy jeszcze tak czy siak, ale myślę, że fajnie by było tak. Coś innego też. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o siewy, to teraz będziemy mieli na wrześniu tego sporo, no bo jeżeli mamy do zasiania jęczmień i pszenicę, to będzie coś w ilości 8 hektarów? Tak coś czuję. Takie 99% to jest właśnie to, że bardzo dużo siewu będziemy mieli, więc jeżeli nawet mamy na to dwa odcinki, bo tak czuję, to tych siewów za dużo no nie będzie pokazane, bo wątpię, że któryś z was będzie chciał cały odcinek siać jedno czy drugie pole, bo naprawdę tych siewów prawowicie jest bardzo, bardzo dużo, więc gdzieś dużo będziemy musieli gdzieś posiać poza odcinkiem na tych polach, czy tam na live'ie, jak się ułoży, chociaż prawowicie odcinki nagrywamy dość na zaś, a jak sami dobrze wiecie, w czwarteczek piękne, nie w czwarteczek, piąteczek piękne pokazy, a w czwarteczek wyjazd na te piękne pokazy u Krzysia, więc ten tydzień będzie bardzo, ale to bardzo szybki, nie oszukujmy się. Czy miałem tu 10 ustawione, jak on może jechać przy o wiele szybciej, tak teraz się zastanawiam. Nie pamiętam, ile on miał ustawione, ten Özdoken. 15 na godzinę? Może być, to. A ile ty masz Boluś ciśnie ze swoją? Ja 23 zapierdalam. No właśnie tak widzę, że ty tak dość ostro dajesz. Nie, no dobra, 17. A co to? Taki żal i taką talerzówką? Nie, ale wiesz, ja tam bardziej myślałem właśnie chyba 17 ma. Za małe już nawet i zarób.
Tak, 17-18 pewnie będzie miała ten ozdokan chyba ustawione, bo tak tyle ciśnie z nią fędzik. A jest naprawiony, bo wiele razy gdzieś tam piszecie bardzo mocno, że nie mamy naprawionych sprzętu i potem się dziwimy, że nie daje rady. Wszystko jest naprawione, nie ma się co przejmować, więc pod tym względem tu wszystko daje radę. Wracając, tak jak mówiłem przed chwilą, ten tydzień będzie bardzo szybki, bo jak skoczymy już w czwartek właśnie na pokazy, no to można tak powiedzieć, że dopiero będziemy gdzieś weekend w domu, więc mamy czas nagrywania tylko 3 dni, więc ile nam się uda, tyle nam się uda. Serdecznie oczywiście zapraszamy do Józef Koła, gmina Gostynin. Tam będziecie mogli nas zobaczyć i zbić typową pionę, pogadać, bo jeżeli chodzi o takie pokazy, na pewno łatwiej będzie coś takiego ogarnąć niż tydzień później na Bednarach, gdzie będzie was na pewno tak dużo, że no nie uda się czegoś takiego zrobić. Ale liczmy się z tym, że na Bednarach będzie was naprawdę bardzo, bardzo dużo, tak jak zawsze, żeby można zbić piąteczkę, zrobić foteczkę, bo jednak to będą ostatnie targi w tym roku. Dopiero zobaczymy się w roku 2025, więc no, trzeba wykorzystać tą okazję. No ale módlmy się też to, żeby pogoda nam dała też taką okazję, bo jak żeśmy narzekali, można tak powiedzieć, przez ostatnie... nie wiem, tydzień, dwa? Chyba dwa tygodnie było takiego gorąca teraz. Przepraszam, bo ja nie narzekałem. Powiem ci szczerze, że było spoko, ale jednak opcjonalnie wolałbym, jakby trochę tam gdzieś przelało deszczem, troszeczkę schłodziło, bo ja spoko. Proszę tylko deszcz na solcu, o nie więcej nie proszę, to może grzać 80 stopni. Może nie ma to tamto, fajnie. No. Pogrzało, było pięknie, idealnie zakończone wakacje i nawet jeszcze się przedłużyło też troszeczkę we wrześniu, ale brakowało mi na przykład, nie wiem, jakiegoś deszczyku, żeby troszeczkę schłodziło tą atmosferę, bo naprawdę no, noce były tak gorące, że aż dziwne, że na przełomie sierpnia i września były cieplejsze noce niż na przykład w lipcu czy też sierpniu, bo mówię, nie przypominam sobie, żeby tu akurat u nas, ja mówię bardziej o Pomorzu, żeby takie rzeczy się działy, bo jak tam gdzieś u rodziców czy coś, no to u nich to trochę było taka podstawa, co nie? Żeby tak dość fest grzało, więc pod tym względem tak czy siak myślę, że fajnie, ale tak jak właśnie wracając do tych tematów, ciekawe jak Boguś tutaj ustawił sobie GPS-a, bo to też jest bardzo ważne. Każdy ma inny chyba, widzę. Też mi się tak zdaje. Czemu? Ile masz GPS-a? 6. Jak jeździłem za tobą, to w ogóle w całkiem innych tych jeździłem. Czemu ja mam 5 i 7, jeżeli to też jest 6? A, no właśnie, no dlatego ja tak mi się dziwnie jeździło za tobą. Czemu, przecież to są te same ten, a czemu 5 i 7 wykrywa? Dobra, wykryto. No dobra, ale teraz pytanie, czy... Dobra, tak powinien jeździć? Nie, no robi 6. Więc dziwna sprawa, no ale dobra, niechaj tak będzie. Jak już tak wykryło, to niechaj tak robi. Ale wracając na najbliższe dni, czy też chyba tygodnie nawet, już nie będą takie gorące, ale te 20 stopni spoko, nie narzekam. Gorzej jak będzie na pokazach, czy też na Bednarach lało, albo nie wiadomo co jeszcze właśnie zrobi. Właśnie na pokazach ma chyba padać. Ale tak tutaj dziwna rzecz akurat nastała, bo to... Przecież nie wiem, teraz żebym nie pomylił się, albo to była prognoza na czwartek, albo to była prognoza na piątek, bo ciężko mi to powiedzieć. Na jeden z dni jest bardzo dziwna prognoza, że jakby od dołu Polski będzie strasznie zimno, bo tam będzie niby lekko ponad 10 stopni, ale znowu w okolicach właśnie Krzycha ma być tych stopni 20 parę. Więc... Tornado no, prawdopodobnie przyjdzie. Więc jest to dość dziwna sprawa. Giant się będą testować nawet tornado u Krzycha na polach pokazać. Pewnie właśnie dlatego idzie od Niemiec to, co nie? Czyli od dołu tam Niemcy, wiesz, puszczą to, Gianci to puszczą i tak by to wyglądało. Normalnie klatkę otworzą, tornado wyjdzie. I z jednej strony fajnie, żeby to była prognoza na piątek, czyli jak będzie na dzień pokazać, żeby była ładna pogoda, słoneczna, nawet cieplutka, żebyście mogli przyjechać, zobaczyć, bo jak będzie deszcz, błoto i nie powiem co jeszcze, no to no nie będzie ciekawe. Chociaż jeżeli chodzi o takie pokazy, jeżeli chodzi o kukurydzę, to tak czy siak to będzie no najlepszy chyba moment, bo nawet w tamtym roku, chociaż mnie nie było, przypominam sobie, że to też był gdzieś październik i było dość zimno. I w tamtym roku już było chyba to nawet szybko, bo zawsze to przecież był koniec października, listopad. Czy nawet, czy my mieliśmy coś w grudniu? Czy mi się tak zdaje? Nie były te początki, to były takie listopad, grudzień?
No tam tak jak kiedyś się zaczynało, Tak, pierwszy ten sezon to był taki, przecież te mrozy były takie, bo musieliśmy na te mrozy jechać. I to był właśnie przełom listopada, grudnia i to był dla nas taki naprawdę szok. A teraz mamy połowę września, więc no przeskok jest niesamowity. No ten rok robi coś tak dziwnego, że tego się po prostu nie da określić. No ale no cóż, z naturą nie wygramy i tak to już musi być. Najważniejsze, żeby się, tak mówię, udało wszystko. Nie wiadomo, jakie tornado z Niemiec nie przyszło, tak jak Bronuś mówi, no bo wtedy za dużo to nie podziałamy. Ale za to mega dużo podziałamy na tym polu i ja liczę, że do końca odcinka na spokojnie stależujemy ten kawałek. I też o to mi chodziło, żeby jak najwięcej tej roboty tutaj zrobić. Dlatego wziąłem talerzówki. No z jednej z tej prostej strony, że no nie talerzowaliśmy dawno na takie zestawy. Tym bardziej, że wleciała ta nasza cudowna talerzówka i o to nas, też tutaj nam chodziło, żebyśmy na te 12 metrów na luzie tutaj działali. Pracownik ogólnie powinien skończyć do końca odcinka, orać, tak mi się przynajmniej wydaje. A ja zrobiłem tyle skraniaków, ile dałem radę i jadę do dentysty. Dobrze, dziękuję ci serdecznie mordeczko, szerokości dla ciebie i... Ja mam wrażenie, że ja w tym roku u dentysty jestem więcej razy niż przez ostatnie 5 lat. Ja na pewno w tym roku u dentysty byłem więcej niż przez ostatnie 10 lat, więc przebiłem się tak czy siak. Kurwa, masakra. Boluś, wybrałeś najgorszy wjazd, żebyś wjechał za mną, bo ja tak szybko nie jadę, co nie? Dziwne? Nie rozumiem, czemu nie mogę jechać, jeżeli jest to nasz najmocniejszy ciągnik. Prawowicie talerzówki mamy takie same, a ja bym nawet powiedział, że Ozdoken jest lżejszy niż Lemken. I pytanie, dlaczego on sobie nie radzi? Czy to są jakieś ukryte, kurde, moce, że znów coś wchodzi? Jest coś wyżej, niżej, czy nie? Czy to jest od ciągnika? Nic tu się nie pokazuje. Jest, przecież stój. Jest coś chyba, bo ja strasznie mi zwolnił. Jedź pierwszy teraz, bo ja muszę to sprawdzić. O nie, co wysokość tutaj chodzi? Tego, wysokość puszczania w ziemię. No, bo zobacz jak mi od razu zwolni, jak ruszyłem w jednym miejscu. Czekaj, ja sobie tam gdzieś pojadę od końca. Bo tak czy siak pewnie tak nie będzie tutaj idealnie, więc ja sobie tu przejadę. Ustawię sobie GPS-irka i zobaczymy, co tutaj będzie. Czekajcie. Jak wziąłem do góry czy na dół? Czekajcie. W tą stronę. I teraz co tu się wydarzyło? Boże, on prawie nie może jechać, co nie? Kurwa. A co to jest? A nie, kurwa ty. To mi tu schodzi? Serio? Tu jest na myszkę w nim? Aha. Może. I ja pierdzielę, no i tak, 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 no nie, znaczy chodzi o to, że jak klikłem nim, to... Poczekajcie. Aha, to w ogóle nie działa tak, jakby się chciało, serio. To na myszkę działa, to jest dlatego. Czy nie, no nie ma żadnego tutaj opuszczenia, podnoszenia, tak czy nie, poczekajcie, a co tu się wydarzy wtedy? Nie, tu są... drzwiczki. Tu nic, to jest to. A to? A, dobra. Wszystko wiemy. No to nie, czyli no, tak po prostu musi jechać. Nasz cudowny fędzik. Z nim. Ty lecisz tamtą stronę. Ja obciążnik podnieś teraz. Ja pierdziele. Z daleka kurwa widzę, że masz ten tak fajnie, bo tylko aha, widziałem poczekaj, ciągnie, czekaj, talerzówkę, czekaj, wszystko czekaj, rozbawione czekaj, bo ja miałem przestawiony na tego. Na obciążnik i nie zmieniłem tego i dlatego on mi tak poleciał w dół. O, ale dziwne, pierwszy raz widzę, żebyśmy mieli tuza sterowanego, co nie? Dlatego ten... U nas w Renówce na biedaka jest. Dlatego ten... Tego tuza zawsze mieliśmy tak nisko. Bo on sam lata znaczy, jak nie chce. Nie, on morduje, wiesz, jak podniesiony był na V, to tam on się wtedy wyrównuje do maksimum, ile może. Tam powiem, moż była, tak... się działa. Ale mogę sobie to normalnie na myszce zrobić, bez V, co nie? Wiem, o to no chodzi. Tak, możesz, ale na V też działa i ten na V ustawi sobie wysokość najwyższą, tak czy siak. Ty możesz sobie po prostu sam obniżyć trochę. Troszeczkę w szoku jestem, ale też jestem w szoku, no bo widzę, że mogę raz jechać 17, raz 14, więc trochę tego nie rozumiem. Tym bardziej przy talerzówce, to jest dziwne. Jak możesz, to ogarnij ten poprzeczniaczek, co nie? A ja polecę na tamten, tak to już. Serio, kurwa mać, czemu mi się to przestawia cały czas? Ja pierdolę!
Cały ja czas tak mi się teraz to przestawia. No nie, bo ja wiesz, jadę i nie mogę jechać, co nie? I mówię, co jest, kurde? Mi się to samo, wiesz, przestawia na przód, tył i teraz to... Ach! Tak to jest, jak człowiek się bawi za dużo. Nie wiem, jakoś dziwnie takie opony z bieżnikiem na ten... do talerzówki wyglądają, nie mogę się przyzwyczaić. No ale wiesz, to inne są niż te właśnie zawsze, co nie? Bo inne wyglądają, bierzemy... jakby to od tak, jakiejś, no? Kurwa, dwukołówki było zdjęte albo no. Czegoś. No BKT... Jak nie do takiej maszyny tak, nowoczesnej. Tak, BKT jakoś... zrobiło w ogóle coś innego takiego. Takie chociaż balony... z drugiej strony prawowicie no, na ten... na, do transportu są bardzo dobre, co nie? Z bieżnikiem, więc jako do transportu... No nie wiem. Do transportu nie chyba wiem, super powinno się trzymać. Czy nie bardziej by skakało niż takie, jak tu są te takie no balonowe... No właśnie tak zastanawiam, tylko że wiesz, balonówki małym... mogą właśnie się bardziej ślizgać, no bo to jest taki, wiesz, bieżnik dość gładki, więc no ciekawe. Możecie też napisać komentarze, no bo wy na pewno jesteście większymi bambrami, jeździcie takimi, kurde, niekiedy maszynami pewnie na co dzień, bo tam, nie wiem, jak tak teraz patrzę, to ciekawe jakby to wyglądało, ale bardziej mnie zastanawia, czemu nie mogę tutaj jechać szybciej niż 17, to po pierwsze, no, też pytanie, ile to było ustawione, a co kliknę, a przecież czemu, a czemu by nie, a czemu sobie nie mogę podejść i zobaczyć, ile to było ustawione. Aha, super standard jest, no powiem wam szczerze, że... Do standardu mi daleko. Zgadnij ile w standardzie. Nie wiem, 17. 20. O, no widzisz. No to super, standard, gdzie mogę jechać ten 20. Przecież mam ustawione 21, ale nie chce mi się to wiedzieć, że... Nie no, tutaj nie ma opcji nawet, bo to jest automat, więc jeżeli mam ustawione 21 na tempomacie, to tak czy siak powinien jechać. Zgarniasz 20, tam w jedną i w drugą, czy nie? Tak, w jedną i drugą zgarnę, więc... Dobra, to ja już tam nie jadę, zwijam. To na luzie, tak. Możesz zwijać manżur, tym bardziej, że ja też dojadę tutaj do końca, chociaż tu jest duży poprzecznik, więc tutaj na trzy razy to pewnie wezmę, ale ja dokończę to pole i też będę kończył odcinek, bo jest idealnie zrobiony. Możesz sprawdzić tylko też tam jak pracownik, bo Bronuś mówił właśnie, że on tam chyba kończy, tak? Coś w tym stylu. Więc możesz sobie tam luknąć dla pewności. Do przodu, panie Adasiu, tak jest. Ja, bo tam jest taki malutki kawałek i tutaj też malutki kawałek zostanie, więc tutaj fajnie zakończymy też ten odcinek. Szybka akcja, nie wiem ile nam tutaj zajęło talerzowanie tego pola, ale tu jest sporo, bo tu jest około 2,5 hektarów chyba, dobrze pamiętam, na tym kawałku, więc całkiem duży kawałek pola, no ale tak mówię, no rozwala mnie to, że ja mogę jechać tak wolniutko tutaj, aż dziwne. Aha, dobra, to było... Tu było to połączenie, ale spokojnie, tutaj 3 hektary chyba były. Albo coś pod 3 hektary. Chłoposzki orają, a dużo im tam zostało? Ten jeden zrobi, a w tym czasie tam ma 3 przejazdy, a poprzeczniak machnę i będzie koniec. No to git. To żeśmy całkiem fajnie dzisiaj tam robotę zrobili, bo bałem się, że długo ta orka będzie trwała. Tym bardziej, że to są 4 hektary, więc tak sobie trochę... to ustawiłem, że no dużo porobimy, bo to też, tak nie oszukujmy się, chciałem właśnie pod odcinek zrobić, żeby jak najwięcej tej orki zrobić, bo gdzieś tam trafiamy na pola, które są dość małe i ta orka dość tak idzie wolno, a tam, mówię, to jest dość długie pole, dość szerokie, więc jak wjedziemy, to naprawdę fajnie to będzie wyglądać. My sobie dojedziemy do polnej drogi i tak zakończymy ten odcinek. No jedyny plus tego, że Fendt jest tak szybki, ale nie z należówką, więc to jest aż dziwne. Chętnie chciałbym sprawdzić, jak on sobie z tą talerzówką poradzi inny ciągnik, czy... czego tu jest wina? No bo jeżeli w standardzie jest 20 na godzinę, a my, największym koniem, nie możemy rozwinąć prędkości szybszej niż 17 na godzinę, jest to dziwna sprawa. No ale no cóż, może to ogarniemy. Najważniejsze, żebyśmy ogarnęli to, że mamy tylko 3000 na koncie i trzeba jednak o wiele zarobić. Ale pomysłów, bo potrzebujemy pieniążków trochę. Tak, no, myślę, że pomysł, który już tutaj ogarnialiśmy, czyli sprawy związane z kombajnami, to jest już pierwsza postawa, a dalej będziemy kombinować. A wy zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, klikajcie subskrybuj, piszcie komentarze i czekajcie na kolejny odcinek. Na razie, pa, pa. Cześć.